grzeczna. No bo ja. Dobra. Znajdą. Zajmie, masz jeszcze dużo? Jestem głodny, to tak, mam trochę. Polana, a na niej pełno mleczyk. Kwitnie jest żółto, ja boso nie idę nigdzie. Leżę i badam, jak działa mikrokosmos. Działa świetnie, ja przy tym bawię się bosko. Mam telefon, lecz wyciszyłem go przyciskiem. Nic nie udostępniam, niczego ci nie wyślę. W ogóle nie ma ciebie, jestem ja i Polanka. VIP, zebrała się cała śmietanka. Nie mam butów, w butach zostawiłem troski. Moją pracę, sympatię i obowiązki. Odkryte kostki, lecz nie podwijałem spodni. Nie pędzę. Będzie reszta, ja będę stokrotki. Kocha, wiem, że kocha, więc nie rwę płatków. Ktoś spina się po barku. Witaj robaczku, wyszedłem przed ciebie. Nie zaszedłem daleko. Nie plaża, nie góry. I co z tego? Moi mili, w Turcji znajduje się około 1500 źródeł termalnych. Jedne płatne, inne nie, inne całkowicie dzikie, tak jak te. Jest to dość popularne miejsce wśród kempowiczów. Z tego co widzieliśmy na zdjęciach jest dość dużo zazwyczaj tutaj kamperów. My akurat trafiliśmy na moment, w którym pada i nikogo tu nie ma, żeby zobaczyć. Miejscówka jak najbardziej przyjemna. Tutaj już widać, paruje, cieplutka woda, zaraz tam wejdę. Natomiast tutaj chciałem pokazać ten charakterystyczny kolor wody. Tu też jest woda ciepła, natomiast nie jest aż taka ciepła jak tam, widać tam to aż dymy lecą. Tutaj nie ma aż tak ładnie, natomiast na pewno jest ciepło. O, jest, jest ciepło. Cudowne uczucie. Region Ortacza, Ortaka, jak to kto by chciał zwać. A oprócz termów ma również plaże, rzeki, jeziora. Bardzo piękne miejsce. Między innymi na tamtej plaży, która wygląda troszkę na zdeformowaną, bo padało ostatnie 3 dni. Na tej plaży w jakimś lipcu, końcem czerwca pojawiają się żółwie morskie i składają jaja. My bardzo chcielibyśmy zobaczyć te żółwie, jednak nie mamy szczęścia do takich atrakcji. To już któryś raz jesteśmy w złym momencie. W dobrym miejscu, ale w złym momencie. Jak widać, pagórki, jeziora, rzeki. Bardzo, bardzo ładny region. Polecamy. Wybraliśmy się na mały spacer na plażę Ashikoyu. Małą plażę. Tutaj wciąż jesteśmy w okolicy Ortacza. Miasta Ortacza. I wybraliśmy się na leśną przechadzkę właśnie w kierunku tej plaży. Muszę przyznać, że jestem zaskoczony bujnością lasów tureckich. Zawsze, przynajmniej z doświadczenia, wydawało mi się, że jest to sucho. A tu wilgotność jest taka, że leje się troszkę ze mnie. No dusznawo troszeczkę, ale za to bardzo ładnie. To idziemy sobie wzdłuż rzeczki, jakąś taką troszkę dziką ścieżką. Była taka bardziej normalna, cywilizowana, nawet taka, którą moglibyśmy przejechać samochodem. Ale z racji tego, żeby się nie rozleniwiać, przejdziemy się troszkę z buta i przy okazji spokojnie można podziwiać okoliczne piękno natury, a nie z samochodu, to tak nie wypada. Dotarliśmy na plażę, plaża dość ponura, czarny pioch, na pewno żółwie tutaj nie zakopują swoich jaj. Nie ma takiej opcji. Natomiast skałki w okolicy są całkiem. Proszę jeszcze zwrócić uwagę na temat, jak te skały są ostre. No, mam wrażenie, że stanowią idealny, naturalny surowiec do robienia dzid. Proszę tylko, ja bym tutaj przejechał paluchem, przecięty. Tworzą niesamowity klimat. Jednak źle się po nich idzie i ciężko jest znaleźć miejsce do siedzenia. Wszystko jest takie kłujące. Ja miałem nadzieję, że przejdziemy kawałek i będziemy siedzieć, ale Kasia, widzę, jest innego zdania. Idzie i idzie, nie zamierza się zatrzymać. Tutaj możemy usiąść też? Chcę. Znajdujemy się
niedaleko miejscowości Fethiye w Turcji. Wybieramy się właśnie w górki, konkretnie w kierunku szczytu Babadag, który ma około 1900 metrów nad poziomem morza. Mówię w kierunku, gdyż nie wiem, czy tam dojdziemy, gdyż to dość daleko. Daleko, dlatego że nasz samochód stoi gdzieś na wysokości plaży, także liczba metrów przewyższenia jest dość łatwa do obliczenia. Jedziemy na tym kierunku, zobaczymy, jest dość stromo cały czas, chociaż tutaj ścieżka nawet niezła, akurat na tym odcinku. Idziemy, zobaczymy, pogoda jest piękna, słoneczko grzeje, jest przyjemny chłodek, teraz trochę nawet zawiało. Humory dopisują, wszyscy są szczęśliwi. Kontynuujmy podróż. Babadag jeszcze wysoko, wysoko w górze, z powitym mgłą. My znaleźliśmy sobie jakiś taki nieznajomy szczyt, szczycik można by powiedzieć, i z niego obserwujemy widoczki. Tam jakieś skały, tam wybrzeże. Jest cudnie, ale nam to wystarczy. Nie będziemy wychodzić nigdzie wyżej, gdyż A, nie ma to sensu, B, jest już późno, robi się zimno, trzeba wracać i zjeść obiad porządny i pojechać na następne miejsce. Następne miejsce będzie również ciekawe. Kolejny dzień, pogoda znów nam sprzyja. Wybieramy się właśnie na przechadzkę przez Dolinę Kabak, która właśnie tu się znajduje. Bardzo ładna. Czeka nas jakieś 15 km spaceru wzdłuż tego gąszczu tureckiego. Jest cudownie, jest bardzo ładnie. Różne skałki w połowie trasy. Gdzieś tam, a to będzie już więcej niż połowa trasy. Tam jest plaża, na której też pewnie troszkę siądziemy. No a później będziemy zmierzać w kierunku Doliny Motyli. Znajdujemy się w Butterfly Valley, w Dolinie Motyli, tutaj na tą ścianę, tuż za mną, w którymś okresie roku przyfruwa wiele, wiele motyli, rodzą się tu i nie wiem do końca czemu, ale właśnie osiadają na tej ścianie, tworząc niesamowity widok, jak zresztą widać, nawet i bez motyli jest uroczo, proszę zobaczyć. Ojojoj, trochę się cykam. Jest tu dość stromo. Tam plaża, elegancko, popularne miejsce, ale nie w tym okresie, w którym jesteśmy. Tak czy siak, temperatura waha się cały czas. Raz jestem w krótkich spodenkach i w krótkiej koszulce, w krótkim rękawku, a raz jestem w długich spodniach i w kurtce. Trzeba być na to przygotowanym w marcu. O, morderczej co prawie. Wspinanie się po skałach, drabinach. Dzięki linom dotarliśmy pod wodospad w Dolinie Motyli. Jest tu pięknie. Nawet tutaj jakaś tęcza się pojawia dzięki słoneczku i dzięki tej wodzie. No jest tu wyjątkowo, wyjątkowo wszędzie wilgotno. Jest tutaj burz, jakiego nie spodziewałem się spotkać w Turcji. No cóż, szkoda, że motyli nie ma, ale naprawdę, naprawdę, mimo braku motyli, tak, jest warto tu przyjść, przyjechać, połazić, a tylko spójrzcie. Prawda? Wow. No, kosztowało mnie to trochę sił. Gdyż dzisiaj już przeszliśmy trochę kilometrów w Dolinie Kabaka. Kabak, Dolina Kabak. Jesteśmy teraz tu. Nie wiem ile kilometrów. Na pewno dużo przewyższeń. Ale człowiek zmęczony, człowiek zadowolony. Jest pięknie. Na dzisiaj to koniec podróży, spacerków. Jednak zazwyczaj po naszych podróżach, wojażach schodzimy sobie z kureczki na dół, elegancko tak teraz. O, gdzieś tam, gdzieś wysoko jest nasz samochód, także
Jednak nie koniec spinaczki. Musimy jeszcze wyjść kawałeczek, ale to dosłownie niewiele. Chociaż jak na to popatrzę, to jednak dość dużo, biorąc pod uwagę obciążenie, jakie jest na moich nogach po tym całym dzisiejszym dniu. Natomiast co zrobić, samochód po mnie nie przyjedzie. Muszę do niego podejść. Bo uciekam, by zobaczyć więcej. W moim sercu na zawsze jedno takie miejsce, moje miasto i okolice, gdzie odpoczywam, gdzie na co dzień tyra, by zbierać żniwa. Za to balast rzucam często, chwytam piękno, relaks to podstawa, żeby żyć sobie lekko. Żadne piętno, krzyki w moją stronę, mój wewnętrzny spokój nazywam moim plonem. Chodź, no chodź, błagam, prosić się nie daj. Na tym smętnym padole znajdziemy trochę nieba. Jestem ja, jesteś ty, tyle wystarczy. Wszystko co potrzebne mamy przecież w garści. Pogoda piękna, są pogodne nastroje. Nie wszystko naraz, poluzuj trochę zwoje. Jak cudownie jest przez chwilę nic nie robić, nie biegać, nie zwiedzać, po prostu się położyć.